Cześć, Sebastian Skaja, okręg numer 4, lista numer 3, pozycja na liście 21. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat środowiska, jest to jeden z moich przewodnich tematów. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że życie zwierząt, roślin jest dla mnie naprawdę ważne. Ja zdaję sobie natomiast sprawę, że to jest bardzo ważne dla życia na Ziemi. Nie wiem, od czego zacząć. Powiedzmy lasy. Serce mi pękało, gdy widziałem, jak PiS wycina Puszczę Białowieską. Jeszcze bardziej pękało mi, gdy wykształceni ludzie wmawiali mi, że to dlatego, bo tam jakieś owady zjadają te drzewa i jeżeli nie pozbędziemy się tych drzew, to skończy się to w ten sposób, że wszystkie drzewa umrą. Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, ale Puszcza Białowieska jest jednym z najstarszych lasów w tej części Europy. I myślę, że skoro przetrwała dosłownie tysiące lat bez interwencji człowieka, to przetrwa kolejne, jeżeli przestaniemy się w to wtrącać. Ponadto jest to nasz jedyny naturalny dar UNESCO. Drugi jest na liście oczekującej i jest to część, właściwie dwa są, bo lasy w Bieszczadach i też chyba wąwóz Dunajca. Natomiast lasy w Bieszczadach, jeżeli wejdą do UNESCO, zostaną połączone wspólnie z innymi krajami, takimi jak Niemcy. Będzie to wspólne UNESCO. Chyba Niemcy, Ukraina, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodzi mi o to, że mam nadzieję, że to nie wejdzie do UNESCO, bo zaraz znowu PiS się do tego doczepi i zacznie to wycinać, bo dlaczego nie? Po co nam lasy? Właściwie po co nam cokolwiek? U mnie w miasteczku była też afera związana z drzewami. Wszyscy byli prawie za wycięciem tych drzew, a ostatecznie okazało się, że nie trzeba. Mimo iż wcześniejsze rzekome ekspertyzy wykazywały, że drzewa nadają się tylko do wycinki, nagle się okazało, że do wycinki nadają się 3, resztę wystarczy dobrze pielęgnować. I na tym powinna polegać polityka państwa, że my te zwierzęta i rośliny pielęgnujemy, a nie wybijamy, zabijamy, wycinamy itd. Dosłownie nosi mnie, jak słucham wypowiedzi niektórych polityków na temat myślistwa, hodowli zwierząt, czy nawet zwierząt w cyrkach, bo to się w głowie nie mieści, co w XXI wieku w cywilizowanym kraju odwalają ci, którzy pojęcia o tym nie mają. O cyrk bez zwierząt walczę od lat, nawet udało mi się dostać mandat z tego powodu, dlatego że protestowałem pod cyrkiem. No a jedyna słuszna partia stwierdziła, że zgromadzenie powyżej jednej osoby to jest już nielegalne zgromadzenie, a jako że tydzień wcześniej zwoływałem ludzi i było nas aż dwoje, no to był mandat, czemu by nie. Ale spoko, zapłaciłem, bo ja płacę takie rzeczy, jeżeli dostaję, chociaż nie dostaję, więc dla mnie to był ewenement na skalę światową. Jeżeli chodzi o same zwierzęta, osobiście zbieram zwierzęta z ulicy, w domu mam 8 zwierząt, u mnie wygląda w domu jak w szpitalu albo hospicjum, na szczęście teraz wszystko jest w normie, niestety wiele zwierząt nie ma takiego szczęścia, nie ma u nas kultury zatrzymywania się po tym, jak zwierzę zostanie potrącone, nie ma kultury pomagania tym zwierzętom, a większość ludzi pojęcia nie ma, dokąd się zwrócić, jeżeli znajdzie potrąconego psa, kota, sarnę, jeża, cokolwiek. Oczywiście dlaczego? Bo leży znowu edukacja. Bo uczymy te biedne dzieci w tych szkołach jakichś dziwnych rzeczy, które nigdy w życiu im się nie przydadzą, a nie nauczymy im tego, że należy pomagać i ludziom, i zwierzętom. W momencie, kiedy na Facebooku prowadziłem swoje akcje dotyczące ratowania zwierząt, hejt mnie zalewał ze wszystkich stron. I to taki, że nie mogłem uwierzyć. I to od osób, które właśnie twierdziły, że są wspaniałymi, cudownymi patriotami, Polska dla nich najważniejsza i tak dalej. A zabraniali mi zbierania na zwierzęta, bo dlaczego na zwierzęta, nie dla ludzi? A dla ludzi też zbieram, bo ludzie też są częścią środowiska, ludzie też zasługują na to, żeby im pomagać, ludzie zasługują na szacunek. Mamy w naszej lewicy coś takiego jak pakiet lasów, pakiet dla lasów. Chodzi tutaj o to, że lasy należy sadzić. Jak najwięcej lasów. Niektóre kraje są naprawdę obrośnięte lasami i jest to coś pięknego. Jest czystsze powietrze, więcej możliwości, więcej rezerwatów, parków krajobrazowych i narodowych. U nas jeszcze nie jest aż tak drastycznie, ale myślę, że jeszcze kolejne kilka lat jedynej słusznej partii to wszystko się zmieni. Drugą opcję to mamy Polska przyjazna zwierzętom. Przyjazna nie tylko dlatego, żeby ich przestać maltretować i zabijać, ale żeby zlikwidować różnego rodzaju
barbarzyństwa na zasadzie fermy futerkowe. Zapraszam do obejrzenia jakichkolwiek filmów. Ferma futerkowa, wystarczy sobie coś takiego wpisać w Google i już można dostać zawału, jak cierpią te biedne zwierzęta, które tam się znajdują, czy to lisy, czy szynszyle, cokolwiek. Mam w domu szynszyle, nie wyobrażam sobie zedrzeć z niej skóry, żeby zrobić sobie, nie wiem, jeden palec do rękawiczki, bo być może tylko tyle by starczyło na te, z tej skóry. Chciałbym, żeby ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, jaką wielką krzywdę wyrządzają roślinom, zwierzętom i sobie. Dlatego, że jesteśmy jednym wielkim biosystemem i jeżeli jedna rzecz nawali, to nikt z tego już więcej nie wyżyje. Ponadto, jak najbardziej koniec cyrku ze zwierzętami. Nie cierpię męczenia zwierząt. Sprzeciwiam się temu całkowicie i będę walczył jeszcze w moim mieście, żeby to zostało zakazane. Wiele cywilizowanych miast to już zrobiło. Nie rozumiem, dlaczego burmistrzowie, prezydentowie wielu innych miast nie są tym zainteresowani, a naprawdę powinni. Super by było jeszcze wprowadzić sterylizację na koszt państwa, jeżeli właściciel się zgadza. Wielu ludzi chce mieć zwierzęta i wielu ludzi naprawdę o nie dba, ale nie zawsze są na to pieniądze. Dlatego, żeby wysterylizować, trzeba dojechać i jeszcze zapłacić. Często są to koszty nawet 400 zł. Niestety ludzi na to nie stać, a chcą pomagać zwierzętom. I ludzie, którzy są biedniejsi, też zasługują na to, żeby nie być sami, żeby mieć zwierzę, żeby ich dzieci uczyły się szacunku i pomagania, mając takie zwierzątko, czy to pies, kot, czy cokolwiek. I powinni mieć też możliwość, żeby nie szerzyć bezdomności. Dlatego, że to, co się dzieje w tym kraju, to jest szerzenie bezdomności. Z tym też walczymy. Walczymy o to, żeby te zwierzęta miały normalne życie, żeby nie umierały na ciężkie choroby, bo niewysterylizowane samice kotów i psów bardzo cierpią, szczególnie gdy mają ropomacicze. Weterynarią interesuje się od zawsze. Zwierzętami zajmuje się od 10 roku życia. Przerobiłem już tyle gatunków domowych i dzikich, że myślę, że na jednej stronie w Wordzie wypisanie po przecinku byłoby za mało. I mam nadzieję, że Państwo wybierzecie ludzi, którzy chcą walczyć o nasze środowisko, bo bez tego daleko nie ujedziemy. Dzięki.